Cześć, tutaj Kopyr, czyli Tomek Kopyra. Kontynuujemy wątek piwnych etykiet. I dzisiaj chciałbym już ten temat zakończyć, a opowiedzieć Wam o kilku jeszcze takich ciekawych rzeczach, o których może nie wiedzieliście. No pierwsza rzecz, która się w Polsce narzuca, to jest, prawda, pasteryzacja lub jej brak. Czy piwo niepasteryzowane musi, czy pasteryzacja musi być oznaczona na etykiecie? Powiem szczerze, że przepisów nie znam, więc nie wiem, jak jest do końca. Czy musi być napisane, że jest piwo pasteryzowane? Wydaje mi się, że tak, bo na większości piw pasteryzowanych jest napisane, że jest pasteryzowane. Na tych, które są niepasteryzowane, oczywiście jest napisane, że jest niepasteryzowane. Czym to się różni? Moim zdaniem dobre piwo pasteryzowane jest lepsze od kiepskiego piwa niepasteryzowanego. Rozwinę kiedyś ten temat jeszcze, poświęcę cały jeden odcinek samej pasteryzacji. Natomiast teraz bym się skupił, chciał skupić tylko na tym, co jest na etykiecie. No więc no tutaj jest prawa prosta, albo jest napisane, że jest pasteryzowane, albo jest niepasteryzowane. Chociaż pojawiają się takie potworki jak piwo nisko pasteryzowane. Takie coś sprzedaje na przykład browar Czarnków na piwie noteckim. Jest piwo nisko pasteryzowane. I to jest po prostu bezsens. To jest bezsens, bo nie może być piwo nisko pasteryzowane. Pasteryzacja jest to poddanie piwa obróbce cieplnej, czyli podgrzanie go do określonej temperatury. Teraz w zależności od tego, jak wysoka to jest temperatura i jak długo to trwa, to piwo uzyskuje określoną ilość jednostek pasteryzacji. Do spasteryzowania potrzeba ileś tam tych jednostek. I oni twierdzą, że skoro do spasteryzowania potrzeba kilkadziesiąt jednostek, a oni zrobią tych jednostek mniej, to nie jest pasteryzacja. Albo jeżeli oni nie podgrzeją do 60 stopni, tylko na przykład do 45, to nie jest pasteryzacja, tylko to jest piwo nisko pasteryzowane. To jest bzdura, tak samo jak nie można być trochę w ciąży, tak nie można być piwem trochę pasteryzowanym. Znaczy, jak była pasteryzacja, to jest pasteryzowane i koniec. Oczywiście tutaj dochodzi temat filtracji. I w zasadzie filtracji, mikrofiltracji, filtracji wyjaławiającej. No i tak, tutaj wielu robi zarzuty na przykład piwom koncernowym, czy z wielkich browarów, które mają kilka miesięcy terminu przydatności, 3-6 miesięcy terminu przydatności, a są niepasteryzowane. Jak to możliwe? No bardzo proste, no są mikrofiltrowane. Czyli zostało odfiltrowane wszystko to, co wcześniej trzeba by zabić temperaturą. Czyli jeżeli w piwie znajdowały się jakieś zarodniki bakterii, czy same bakterie już, to pasteryzacja je po prostu zabija, one giną. Natomiast możemy je odfiltrować i będzie ten sam efekt. Niektórzy się spierają, czy to jest lepsze, czy to jest gorsze. Powiem tak, no generalnie no, może być to gorsze, tak? Ale wróćmy do samej etykiety. Otóż na etykiecie praktycznie się nie spotkacie z tym, żeby ktoś napisał, że piwo jest mikrofiltrowane. Jedynym takim przykładem jest chyba piwo Miller, gdzie oni się chwalą na etykiecie, że piwo jest cold filtered, czyli filtrowane na zimno, a dzięki temu smakuje tak jak z beczki, czyli draft beer. No i tutaj jest śmieszna sytuacja, bo ten Miller z tą mikrofiltracją, on już jest na rynku, nie wiem, kilkanaście lat i nikt się tym nie przejmował. Natomiast jak się okazało, że można zamiast pisać, że piwo jest filtrowane na zimno, można napisać, że jest niepasteryzowane, to się okazało, że ej, to jest super sprawa. Możemy teraz filtrować nasze piwo, będzie miało długi termin przydatności, a nie będziemy musieli pisać na piwie, że jest niepasteryzowane. A dla klienta polskiego, dla którego liczy się nie to, co jest w środku, tylko to, co jest na etykiecie, była to bardzo ważna informacja. Od tej pory mogli pić kasztelana niepasteryzowanego i się cieszyć, że piją piwo niepasteryzowane, które jest mikrofiltrowane. Ale jak już mówiłem, temat pasteryzacji i jej braku poruszymy następnym razem. Natomiast następny, jakby powiązany z tym pasteryzacją i jej brakiem, bo jeszcze jedna rzecz. Poza Polską i Czechami w zasadzie browary się nie chwalą tym, czy piwo jest pasteryzowane, czy niepasteryzowane. Po prostu w ogóle pojedźcie sobie do Niemiec, nie spotkacie tam za bardzo piwa, które jest napisane, że jest niepasteryzowane. Albo angielskie piwa, no nie wiem, amerykańskie. Tam nikt się nie chwali tym, że piwo jest niepasteryzowane. Czesi są trochę takim wyjątkiem, bo oni zaczęli rzeczywiście na etykietach pisać bez pasteryzacji. I często to jest właśnie mikrofiltrowane, na przykład Sfijany, bardzo popularne piwo, zresztą całkiem niezłe. I jest właśnie mikrofiltrowane, jest bez pasteryzacji.
Ale tym, na co zwracają na Zachodzie uwagę, to jest brak filtracji, z czym ja się osobiście bardzo zgadzam. Mam takie powiedzonko, filtracja to kastracja. I uważam, że filtracja może wyrządzić o wiele, znaczy brak filtracji dla piwa przynosi o wiele więcej korzyści niż brak pasteryzacji. To by może trochę i pokazywało, że to piwo mikrofiltrowane jest rzeczywiście gorsze niż to pasteryzowane. Natomiast nie o to chodzi. Chodzi o to, że piwo niefiltrowane zawiera drożdże, żywe albo martwe. To jest jakby kwestia wtórna. I te komórki drożdży, one są źródłem bogatym źródłem witamin, głównie z grupy B. No i to rzeczywiście można powiedzieć, że to jest po pierwsze prozdrowotne, po drugie to poprawia smak, po trzecie takie piwo, jeżeli te drożdże są żywe, może dojrzewać, ale żeby mogło dojrzewać, to ono nie może być tylko niefiltrowane, ale jeszcze musi być refermentowane w butelce. I teraz rozróżnijmy dwie rzeczy. Brak filtracji, to są piwa na przykład nalane w browarze restauracyjnym, tak jak w browarze Widała na przykład. Nalane jest piwo prosto z tanku, ono jest niefiltrowane, ale nie jest refermentowane. Jaka jest różnica? Jak piwo nalejemy do butelki, zostaje tutaj tyle wolnego powietrza. Jeżeli do tego piwa, które zawiera żywe drożdże, dodamy troszkę cukru, glukozy, świeżej brzeczki, przeprowadzimy refermentację, czyli drożdże zjedzą ten dodatkowy cukier, zużyją najpierw ten tlen z szyjki, to jest bardzo ważne. One zużyją ten tlen, a tlen utlenia piwo. Tlen to jest największy wróg piwa. Wobec czego, jeżeli one zużyją ten tlen, bo najpierw drożdże, to też o tym zrobię osobny materiał, najpierw drożdże zaczynają fermentację beztlenową, czy tlenową i się rozmnażają. Po tym rozmnożeniu, jak już tlenu nie ma, zaczynają konsumować cukry i jest fermentacja beztlenowa. Wytwarzają alkohol, wytwarzają dwutlenek węgla. I teraz tak, jeżeli zużyją ten tlen, to piwo jest doskonale zakonserwowane. Bo tak, nie ma tlenu, drożdże są żywe, praktycznie środowisko jest zdominowane przez te drożdże, bakterie nie powinny się rozwijać. Ale takie piwo refermentowane jest wrażliwe na temperatury. Bo jeżeli to piwo zostanie przegrzane powyżej 40 stopni, to te drożdże zaczną umierać. Jak zaczną umierać, to zaczną się rozkładać. I na przykład miałem taką ciekawą rozmowę z piwowarem z browaru Paulaner, z Martinem Zuberem. I on mówi tak, oni swojego Paulanera pasteryzują. Znaczy on jest niefiltrowany, zawiera drożdże, ale jest pasteryzowany. Czyli te drożdże są zabijane w trakcie pasteryzacji. I on mówi tak, pasteryzacja jest w przepływie. To też, jak będzie o pasteryzacji, to też o tym wspomnę, czym się różni tunelowa od pasteryzacji w przepływie. I on mówi tak, lepsze są zabite drożdże, niż drożdże, które żyją i umierają i się rozkładają. Bo zachodzi tak zwany proces autolizy, czyli drożdże zaczynają zjadać swoje trupy. Tak? I to powoduje powstanie wielu nieprzyjemnych aromatów. Przy czym w sensoryce ten aromat związany z autolizą to jest taki aromat jakby przypalonego mleka albo pieczonego w ognisku ziemniaka. Także jeżeli coś takiego czujecie, to możecie podejrzewać, że to są za to odpowiedzialne martwe drożdże. Najczęściej w piwach domowych można to spotkać, w jakichś bardzo długo leżakowanych. I teraz tak, wracając do etykiety. Jeżeli piwo jest niefiltrowane, no to tak, po angielsku wiadomo unfiltered. Po niemiecku będzie napisane albo Hefetrüb, czyli Hefe to drożdże, Trüb osad. Osad drożdżowy, albo Naturtrüb, czyli naturalny osad. Po czesku będzie napisane kwasnicowe, czyli drożdżowe. Jeżeli mówimy o refermentacji, to na butelce będzie, jeżeli to będzie na przykład gdzieś belgijskie piwo, to może być po francusku napisane refermenté au butel, czy jakoś tak, ja nie znam francuskiego, także tutaj mogę jakąś gafę szczelić. Natomiast po angielsku będzie napisane bottle conditioned, czyli kondycjonowane w butelce. Co jest ważne, takie piwo kondycjonowane w butelce na Wyspach Brytyjskich ma prawo się nazywać real ale'em. Real ale to jest też osobna taka
koncepcja browarów, znaczy właściwie wprowadzona przez Kamrę. I to dotyczyło głównie piwa beczkowego, ale ponieważ wiadomo, rynek nie znosi próżni, a też chcieli troszkę odbić rynek butelkowy, więc wymyślili, że piwa, które są kondycjonowane w butelce, czy refermentowane, mogą się nazywać mianem real ale, czyli prawdziwego ale. Stąd na wielu brytyjskich piwach macie ten napis i one wtedy są z lekkim osadem drożdżowym. No i na koniec ostatnia rzecz, o którą mnie proszono, czyli IBU, czyli International Bittering Units. Tutaj mamy na przykład na Ale Browarze ilość IBU i Pinta. Pinta zamieszcza, a nie, Pinta chyba nie zamieszcza. I teraz tak, o co chodzi z tym IBU? IBU to jest też temat na osobny wpis, jak to się liczy. Natomiast to mówi nam o tym, jak przeliczone są alfa kwasy, które były w chmielu, na zawartość alfa kwasów już zizomeryzowanych w gotowym piwie. I teraz tak, co powinniście zapamiętać, że takie zawartość IBU generalnie oznacza się w takiej skali od 0 do powiedzmy 120. To jest 120, to jest teoretyczny maks, jaki można wyciągnąć z piwa, żeby w ogóle proces izomeryzacji zaszedł. Bo powyżej po prostu już więcej się nie da tych alfa kwasów rozpuścić. I teraz tak. Takie przeciętny pils na przykład powinien mieć tych jednostek tych IBU powinien mieć od 25 do 45. W Polsce takie piwa jak na przykład Harnaś mają tych jednostek kilkanaście, 14. No to jest po prostu żenująco mało. Obserwujemy po prostu z każdym rokiem spadek średniej ilości jednostek goryczki w gotowym piwie. I to w Polsce i właściwie na świecie niestety też. Więc tak, polskie piwa, te, które mamy w sklepie i z małych, i z dużych browarów, one mają po kilkanaście jednostek IBU. Pils prawdziwy, a o pilsie chciałbym zrobić jeden z następnych materiałów, powinien mieć od 25 do 45 IBU. American India Pale Ale ma od 40 do 70 IBU. A już Imperial India Pale Ale może mieć tych jednostek od 60 do 120, czyli jakby do maksa. Tak? Tak samo jest z Russian Imperial Stoutem. Także no, to jest ciekawy temat, ten temat na pewno jeszcze będę ciągnął. Wydaje mi się, że poruszyłem wszystkie takie ciekawsze rzeczy, jeżeli chodzi o etykiety. Zachęcam do czytania etykiet, bo to ważne. Może pokuszę się o jakiś mały słowniczek jeszcze na stronie, żebyście wiedzieli, jak to wszystko się pisze, bo prawda, moja wymowa może nie była jakaś rewelacyjna. Mam nadzieję, że to było dla Was ciekawe. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć.